Dobra, czytacie zadanie. Jak przeczytacie, to dajcie dalej play. Zwróćcie uwagę, może inaczej zaczniemy. Przeczytaliście pewnie, no i patrzycie na te pierwiastki i nie wiecie jak w ogóle ugryźć, jak obliczyć promień tego koła. Ja wam inaczej powiem. 7, 8, 15 to są takie tajemnicze liczby, że powinny, tak mi się wydaje przynajmniej, powinny zwrócić waszą uwagę. Mianowicie 7 plus 8 to jest 15, tylko że to są pierwiastki. Czy pamiętacie coś takiego jak twierdzenie odwrotne do Pitagorasa? Bo jeżeli suma kwadratów dwóch mniejszych boków jest równa kwadratowi większego boku, to jest to trójkąt prostokątny. I tak właśnie jest tutaj. Sprawdźcie sobie to. Zróbcie sobie, albo ja wam pokażę. Pierwiastek z 7 do kwadratu plus pierwiastek z 8 do kwadratu równa się, a te moje kwadraty to jakieś masakra, pierwiastek z 15 do kwadratu, czyli 7 plus 8 równa się 15, L równa się P, oczywiście, czyli jest to trójkąt prostokątny. A jak wiecie, opisany okrąg, a jak wiecie, jeżeli na trójkącie prostokątnym opisano okrąg, to przeciwprostokątna w tym trójkącie jest średnicą tego okręgu, tak? Średnica, czyli dwa promienie. To wystarczy pierwiastek z 15 podzielić na 2 i to jest nasze R do tego oto okręgu. Koniec, to było tak proste.